Cześć, witam, Aleksander Serwiński, wasz ulubiony doradca podatkowy. Dzisiaj opowiemy sobie o spółce, która no, w świecie tutaj powiedzmy doradców podatkowych często cieszy się nie najlepszą renomą, za to prawnicy bardzo ją cenią za wiele opcji, które umożliwia. Mowa oczywiście o prostej spółce akcyjnej, jest ze mną mecenas Iga Gawinecka, aplikantka radcowska w kancelarii Mencen, która jest fanką tejże spółki, więc zacznę od takiego kontrowersyjnego pytania. Czy prosta spółka akcyjna jest absolutnie najgorszą spółką do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce? No tak, od samego początku tak naprawdę widać, kto nie jest gorącym entuzjastą prostej spółki akcyjnej. Ja tymczasem postaram się tą spółkę nieco odczarować, pokazać parę fajnych mechanizmów prawnych, które możemy zastosować i udowodnić zarówno Państwu, jak i Tobie, że prosta spółka akcyjna zdecydowanie nie jest najgorszą formą prowadzenia działalności w Polsce. No bo wyobraźmy sobie, mamy kilku przedsiębiorców, którzy mają całkiem fajny pomysł. Pomysł na to, żeby wprowadzić jakiś fajny produkt na rynek. Pomysł wydaje się być całkiem rokujący, no ale jedyne co mają to tak naprawdę tylko ten pomysł, nie mają pieniędzy na start. W związku z tym liczy się dla nich każda złotówka, chcą zarejestrować spółkę, no i tu się pojawia pierwsza bariera. Wydawałoby się, że kwestia związana z ewentualnym pozyskaniem inwestorów jest jak najbardziej możliwa także bazując na tych spółkach, które już mamy w obrocie. Niemniej jednak no, są tutaj pewne ograniczenia. W przypadku spółki z o.o. musimy wpłacić te 5 tysięcy na start na kapitał zakładowy. W przypadku spółki komandytowej no, możemy nie utracić tych wpływów, które mamy w spółce, czyniąc z tych inwestorów komandytariuszy. No ale niemniej jednak ci przedsiębiorcy chcieliby mimo wszystko nieco ograniczyć odpowiedzialność za swoje zobowiązania prywatnym majątkiem. Chcieliby oprócz tego takiego scenariusza, w którym oni będą dyrektorami w tej spółce. No i tutaj wchodzi nam cała na biało, prosta spółka akcyjna z całym wachlarzem fajnych prawnych mechanizmów. Czyli ona jest dla takiej bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców, jak rozumiem, którzy mają pomysły, ale nie mają 5000 zł, tak? I to jest jakby jej jedyna rozsądna przewaga nad spółką z o.o., że mamy ten kapitał złotówkę zamiast 5000. To nie jest jedyna zaleta, niemniej jednak jest rzeczywiście skierowana do osób, dla których gdzieś tam barierą na samym wstępie jest kwestia wniesienia jakichś dodatkowych środków pieniężnych, dla których liczy się każda złotówka. A oprócz tego mamy tutaj też takie możliwości, które pozwalają nam nie rozwodnić wpływów we własnej spółce. Ona łączy w sobie pewne elementy spółek osobowych i spółek kapitałowych, a ponadto ma parę takich ciekawych rozwiązań charakterystycznych tylko i wyłącznie dla tej formy prowadzenia działalności. Okej, bo tu mówisz, że to jest dla osób, które liczą każdą złotówkę. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to spółka akcyjna jest absolutnie najdroższa, jeżeli chodzi o wszystkie spółki w prowadzeniu. A czy prosta spółka akcyjna też nie jest droga już, jeżeli chodzi o samo prowadzenie takiej spółki? W mojej ocenie nie. Oczywiście, zawsze kiedy pojawia nam się element związany z akcjami, no to musimy się liczyć z tym wydatkiem, który powoduje nam prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Tego tutaj nie ominiemy. Niemniej jednak kwestie związane z prowadzeniem tej działalności w mojej ocenie są dość porównywalne ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest taka forma pośrednia między już znaną nam wszystkim dobrze spółką z o.o., no a spółką akcyjną, która została po prostu tutaj znacznie uproszczona. Czyli z dodatkowych kosztów dochodzi nam rejestr akcjonariuszy, powiedzmy 300 zł miesięcznie, no więc w półtorej roku i tak te 5 tysięcy zjemy. Natomiast czy są jeszcze jakieś inne dodatkowe wydatki? Bo na przykład w spółce akcyjnej przepotężnym kosztem rokrocznie będzie biegły rewident, który będzie musiał nam obowiązkowo badać sprawozdanie finansowe, niezależnie od naszych obrotów, dochodów ani wielkości zatrudnienia. No i coraz bardziej podoba mi się ten obrót naszej rozmowy, ponieważ sam wskazałeś już na kolejną zaletę prostej spółki akcyjnej. W prostej spółce akcyjnej nie ma biegłego rewidenta, w związku z tym odpadają nam dodatkowe koszty związane z badaniem tego sprawozdania finansowego rokrocznie. Jak wygląda kwestia, powiedzmy już prowadzimy taką spółkę, już załóżmy, że jesteśmy przekonani, mamy ją. No to ustawodawca na pewno był na tyle mądry i światły, że przewidział możliwość wniesienia wkładu pracy do takiej spółki, który będzie nieoskładkowany i nieopodatkowany, bo zakładamy, że ludzie no nie mają środków, tak liczą każdą złotówkę, jak już mówiliśmy, czyli czy istnieją powtarzające się świadczenia niepieniężne albo jakaś alternatywa w prostej spółce akcyjnej.
każda forma prowadzenia działalności ma swoje zalety i ma niestety swoje wady. No i tak jak rzeczywiście zauważyłeś tutaj, nowością przy spółkach kapitałowych jest możliwość wniesienia wkładu w prostej spółce akcyjnej w postaci świadczenia pracy czy świadczenia usług. Tak niestety no nie skorzystamy z tej popularnej, atrakcyjnej formy, jak kwestia wprowadzenia powtarzających świadczeń niepieniężnych. Jeżeli decydujemy się więc na prostą spółkę akcyjną, no to musimy się liczyć z tym, że tutaj tego wykonać nie możemy, po prostu przepisy takiej możliwości nie przewidują. Mało tego, to tutaj dodam z punktu widzenia składkowo-podatkowego od siebie, taki wkład pracy będzie w pełni oskładkowany i objęty podatkiem dochodowym. To znaczy ustawodawca przewidział dla nas możliwość, żebyśmy pracowali tylko za objęcie akcji, tak? Czyli no, bez wynagrodzenia, ale za to z możliwością opłacania składek i podatków. I to jest właśnie jeden z tych momentów, kiedy zdaję sobie sprawę, jak ta myśl państwowa się stale rozwija. Czyli człowieku, możesz mieć spółkę, w której pracujesz za darmo i nam płacisz za to, że ją masz. Jak ci się podoba takie podsumowanie? Myślę, że mimo wszystko jest dość jednostronne, takie zupełnie w Twoim stylu, ale w dalszej części rozmowy na pewno wskażemy też na kilka dodatkowych zalet, które spowodują, że zastanowicie się Państwo nad tym, czy mimo wszystko prosta spółka akcyjna nie będzie dla Państwa dobrym rozwiązaniem. Tak, żeby nie być całkowicie jednostronnym, to jest chyba jedna już z bardzo nielicznych form prowadzenia działalności gospodarczej, którą możemy prowadzić a. jednoosobowo i b. bez składek na ZUS i bez składki zdrowotnej, jeżeli oczywiście takich nie chcemy płacić. Dokładnie tak. No a w ogóle mówiąc jak najbardziej ogólnie, ta prosta spółka akcyjna kojarzy mi się z taką elastyczną formą prowadzenia działalności, z takim bardziej nowoczesnym podejściem ustawodawcy do tematu. Dlaczego? Dlatego, że mamy możliwość tutaj wykonywania wielu rzeczy elektronicznie w sposób zdalny. Wielu przedsiębiorców przyzwyczaiło się już do tego po tych pandemicznych czasach, że wiele kwestii możemy rozwiązywać bez bezpośrednich spotkań, co zaoszczędza nam czas, a tak naprawdę pozwala na to, żeby sprawniej działać. No i tutaj w prostej spółce akcyjnej to jest taki ukłon w tą stronę i dostosowanie tej spółki tak naprawdę do naszych obecnych realiów, ponieważ możemy teraz nawet i uchwałę podjąć w formie elektronicznej. Co więcej, samo zbycie akcji może nastąpić w formie dokumentowej. Co znaczy w formie dokumentowej? No najprościej mówiąc, możemy zbyć te akcje zarówno poprzez SMS-a, jak i poprzez maila. O, to jest całkiem fajna sprawa, całkiem przyjemna rzeczywiście. Natomiast wracając jeszcze do tej jednoosobowej prostej spółki akcyjnej. Jeżeli dobrze się nie mylę, to tylko jednoosobowa spółka ZO jest oskładkowana i objęta składką zdrowotną. Spółka akcyjna, komandytowa akcyjna jeszcze w tym roku nie wszczęta, tak, i prosta akcyjna nie. Takie spekulacyjne pytanie, kiedy sądzisz, że to uszczelnią, o ile tu w ogóle jest luka i jednoosobowy przedsiębiorca tutaj prowadzący prostą spółkę akcyjną jako jedyny akcjonariusz, jedyny dyrektor będzie już płacił te składki na ZUS i składkę zdrowotną? Tutaj tak naprawdę nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, nie jesteśmy w stanie udzielić żadnej gwarancji. Rzeczywiście można pewną lukę dostrzec i obawiam się, że w najbliższym czasie możemy się spodziewać tego, że zostanie ona uszczelniona. Póki co jednak korzystajmy z tego dobrodziejstwa, które mamy i rejestrujmy jednoosobowe proste spółki akcyjne. Generalnie, jeżeli chodzi o tą jednoosobową czy wieloosobową prostą spółkę akcyjną, istnieje bardzo ciekawy element, i tutaj już mówię zupełnie nieironicznie, który pozwala bardzo przyjemnie wynagradzać jakichś zaufanych, czy to pracowników, czy to zleceniobiorców, czy współpracowników, czy nawet samych akcjonariuszy, jeżeli chodzi o opcje na akcje. Czy byłabyś w stanie rozwinąć tę myśl, dlaczego to jest naprawdę przyjemna opcja, jeżeli mówimy już o osobach, które no w końcu zaczęły po tym liczeniu każdej złotówki na tej spółce zarabiać? Jasne. Jeżeli chodzi o opcje na akcje, polega to na tym, mówiąc najprościej, że jeżeli mamy takich pracowników, zaufanych pracowników, których nie chcielibyśmy stracić, no jednak wiadomo, że takiego dobrego pracownika bardzo często na rynku jest ciężko. Jeżeli już go zatrudnimy, to potem też ciężko gdzieś tam go u siebie zatrzymać z uwagi na inne atrakcyjne propozycje, które pojawiają się na rynku. No i tutaj w prostej spółce akcyjnej możemy zastosować taki mechanizm, zgodnie z którym przewidujemy w umowie zawartej z takim pracownikiem, że jeżeli on zrealizuje naszą strategię, którą ustalimy z nim wcześniej, to znaczy na przykład wypracuje określony zysk, pozyska określoną liczbę klientów, to będzie miał możliwość co jakiś czas nabywać określony pakiet akcji w zamian za to. Co zyskujemy dzięki temu? No zyskujemy przede wszystkim takie przywiązanie tego pracownika do naszej spółki, no bo staje się on jej akcjonariuszem, a oprócz tego jeszcze możemy go dodatkowo zmotywować do pracy, no bo przecież zaczyna on pracować w gruncie rzeczy na własny podmiot, którego jest częścią. Ale poza tymi opcjami na akcje,
Jest jeszcze jedna metoda, która też przychodzi mi do głowy, którą możemy zastosować. I to są tak zwane akcje fantomowe, akcje wirtualne. Na czym to polega? Polega to na tym, że jeżeli nasz pracownik, jeżeli nie chcielibyśmy, żeby ten nasz pracownik stał się wspólnikiem naszej spółki, nie chcielibyśmy zgłaszać tego do KRS-u z jakichś przyczyn, być może on też niekoniecznie chciałby się stawać wspólnikiem spółki, to możemy przewidzieć takie akcje wirtualne, których nie zgłaszamy nigdzie do KRS-u, po prostu tworzymy sobie taki twór jak akcje fantomowe, przywiązujemy do tych akcji określone uprawnienia i przywileje dla tego pracownika, czyli na przykład, że dany procent zysku, który wypracuje nasza spółka, będzie mu wypłacany co jakiś czas. I w ten sposób ten wspólnik, ten pracownik nasz wspólnikiem de facto nie jest, bo te akcje są wirtualne, ale otrzymuje za to określone benefity, więc jest to fajna alternatywa dla owocowych czwartków czy karty multisport. Tak, ale jeszcze tutaj tytułem małego sprostowania czy uzupełnienia. Jeżeli chodzi o różnicę między akcjami fantomowymi a opcjami na faktyczne akcje, różnica jest bardzo istotna, jeżeli chodzi o opodatkowanie. Dochód ze zbycia akcji fantomowej będzie wliczony do naszego obecnego stosunku, który już mamy ze spółką, czyli jeżeli to jest umowa o pracę, no to podbije nam dochód z umowy o pracę ze wszystkimi tego dobrodziejstwami, takimi jak ZUS-y, nieodliczalna składka zdrowotna i podatek dochodowy na skali. Dla osób, no, które zarabiają powyżej 120 tysięcy złotych rocznie, no to jest po prostu czysty strzał w kolano, no bo większości z tego nigdy nie zobaczą. Za to fiskus by się ucieszył i tak samo ZUS. Natomiast jeżeli chodzi o opcje na akcje, to tutaj sytuacja jest o tyle ciekawsza, że one będą rozliczane już jako zysk kapitałowy w prostej spółce akcyjnej i w spółce akcyjnej, czyli 19% podatku Belki od dochodu, nie wliczającego się do naszej skali podatkowej. Natomiast tutaj jest taki drobny szkopuł, o którym troszeczkę jeszcze powiem, to znaczy mamy te opcje na akcje w spółce, naszej prostej spółce akcyjnej i odkupuje je od nas sama spółka. Tylko problem jest taki, że dla niej nie będzie to kosztem uzyskania przychodu. Natomiast łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, w której dwie proste spółki akcyjne tworzą jakiś model biznesowy, w którym krzyżowo wynagradzają swoich najlepszych pracowników opcjami na akcje. I już takie skupowanie krzyżowo tych opcji na akcje przez same spółki byłoby dla spółki oczywiście kosztem, a dla pracowników nisko opodatkowanym dochodem. Tak, więc to jest znowu bardzo ciekawy element, który występuje tylko w spółce akcyjnej i prostej spółce akcyjnej. Warto o tym pamiętać, jeżeli mamy jakąś zaufaną kadrę, którą chcielibyśmy w przyszłości korzystnie wynagradzać w sposób no, nieprzesadnie sfiskalizowany. Natomiast idąc dalej, bo tutaj jeszcze tak różne tematy zaczynamy, wspominałaś o tym aspekcie elektronicznym. Jak wygląda z zakładaniem prostej spółki akcyjnej, jeżeli chodzi o... Bo słyszałem, że niby można, ale nie do końca przez internet ją założyć. Otóż to jest kolejna zaleta prostej spółki akcyjnej. W odróżnieniu od spółki akcyjnej możemy sobie prostą spółkę akcyjną zarejestrować też elektronicznie, korzystając z systemu S24. W praktyce oznacza to tyle, że korzystamy z takiego udostępnionego formularza, wypełniamy stosowne warianty w zależności od naszego uznania. No więc mankamentem tego rozwiązania jest to, że oczywiście nie możemy dostosować tej umowy całkowicie pod nasze potrzeby, nie możemy tej umowy, mówiąc tak kolokwialnie, podkręcić, tylko korzystamy po prostu z tego, co daje nam ten rzeczywiście formularz. Natomiast jest to fajna opcja na szybsze i tańsze zarejestrowanie spółki. Tak naprawdę nie musimy nawet wychodzić z domu, żeby taką prostą spółkę akcyjną zarejestrować. A dlaczego tańsze? Tańsze z tego względu, że opłata sądowa za zarejestrowanie takiej spółki to 350 zł, jeżeli natomiast rejestrujemy ją tradycyjnie, czyli udając się po prostu do notariusza, a potem składając wniosek przez portal rejestrów sądowych, to zapłacimy 600 zł. Czy Twoim zdaniem taka prosta spółka akcyjna jeszcze zwojuje rynek? Ona istnieje dosyć od niedawna tak naprawdę. Rzadko bardzo spotykam taką formę prowadzenia działalności w obrocie. Nie bez powodów. Natomiast myślę, że jakieś ona korzystne rozwiązania ma. To, co mi się wydaje, że jest błędem ustawodawcy, może będziesz miała inną opinię, to jest to, że mimo wszystko ona jest dosyć droga w samym prowadzeniu i dosyć droga, jeżeli chcemy ją dokapitalizować na przykład pracą. Bo w spółkach osobowych możemy świadczyć pracę nieodpłatnie. W niektórych spółkach mamy tą możliwość powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Tutaj ten wkład pracy jest chyba najgorzej rozliczany z każdej spółki. To chyba jest główny mankament takiej spółki, moim zdaniem, i to jest chyba taka bariera, dlaczego ona się nie przyjęła za bardzo w obrocie, ale może masz inną opinię.
No, trudno się nie zgodzić tak naprawdę z tymi twierdzeniami, o których ty powiedziałeś, bo są to na pewno wady prostej spółki akcyjnej. Niemniej jednak muszę powiedzieć, że coraz częściej obserwuję rosnące zainteresowanie tą formą prowadzenia działalności. Wielu klientów do tej pory jeszcze nie do końca zdawało sobie sprawę z tego w ogóle, z czym tą spółkę, prostą spółkę akcyjną się jest, z czym to się wiąże. Z racji samej nazwy bardzo często klienci kojarzą ją ze spółką akcyjną, która jest popularną, ale jednak rzeczywiście drogą i dość skomplikowaną formą prowadzenia działalności. I myślę sobie, że rzeczywiście ta prosta spółka akcyjna będzie mimo wszystko zyskiwać na popularności w najbliższym czasie. Tak, więc będzie wyglądało to tak, że radcowie prawni będą polecać prostą spółkę akcyjną, następnie taki przedsiębiorca, potencjalny inwestor pójdzie do doradcy podatkowego, posłucha, co doradca podatkowy ma do powiedzenia na ten temat, no i wróci z powrotem ten przedsiębiorca doradcy prawnego ze zmienioną decyzją. Oczywiście żartuję. Natomiast no generalnie od strony podatkowej ta spółka rzeczywiście wygląda dużo gorzej niż od strony prawnej. Także wracając, już może podsumowując, jakie miałabyś przesłanie i główną myśl dla osób, które wahają się, czy właśnie ta prosta spółka akcyjna jest im w tym momencie potrzebna? Myślę, że przede wszystkim należałoby wziąć pod uwagę to, że tutaj na samym starcie mamy ten kapitał akcyjny, który w ogóle nie jest też kapitałem zakładowym. To jest też taka bardzo ważna kwestia, którą trzeba podkreślić, no bo w tych spółkach kapitałowych jesteśmy przywiązani do tego, że jednak mamy ten kapitał zakładowy w przypadku spółki z o wysokości 5000 zł. On się dzieli na udziały o określonej wartości nominalnej. Tutaj tego nie ma, musimy się od tego totalnie odciąć, ponieważ kapitał akcyjny, czyli ta minimalna złotówka to jedno, a akcje są zupełnie od tego kapitału oderwane. One w ogóle nie mają żadnej wartości nominalnej, więc odpada nam tutaj problem, który pojawia się często przy zbyciu akcji czy udziałów, czy można w ogóle zbyć takie akcje poniżej wartości nominalnej, która zostanie ustalona. No i tutaj nie musimy się każdorazowo nad tym zastanawiać. W takim modelowym w ogóle wzorze powinniśmy za każdym razem patrzeć na to, jaka jest kondycja finansowa tej naszej spółki, no i ocenić wartość rynkową tej akcji. Jeżeli ona jest rzeczywiście nawet jakoś rekordowo niska, no to tak naprawdę wydaje się, że wszystko jest dopuszczalne. Kolejna sprawa, którą fajnie by było wziąć pod uwagę przy ewentualnie rozważaniu, czy ta prosta spółka akcyjna jest dla nas, no to jest kwestia uprzywilejowania tych akcji, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę, można powiedzieć, sky is the limit. Tutaj ustawodawca wymienia taki przykładowy katalog tego uprzywilejowania, który możemy zastosować, czyli już takie znane nam choćby ze spółki ZO uprzywilejowanie w zakresie dywidendy, w zakresie prawa do głosu, ale mamy też zupełnie nowy mechanizm, którym są akcje założycielskie. Te akcje założycielskie polegają na tym, że jeżeli sobie od początku założymy, że określony pakiet naszych akcji będzie zawsze oznaczał jakiś stosunek głosów, jakąś większość, którą musimy uzyskać, to każda kolejna emisja akcji tego stosunku nie naruszy. Czyli będziemy po prostu zwiększać ilość głosów z tego pakietu akcji założycielskich po to, żeby nie rozwodnić naszego wpływu w spółce. I to też jest rzeczywiście fajna sprawa, zupełnie nowa, którą szczególnie pod uwagę powinni wziąć wszyscy startupowcy. Okej, a czy akcje założycielskie mają jakiś limit co do uprzywilejowania, co do głosu, czy tutaj faktycznie sky is the limit? Bo taka ciekawostka, w Stanach ten rynek jest często trochę mniej uregulowany niż nasz i Mark Zuckerberg ma takie bardzo, bardzo mocno uprzywilejowane akcje Facebooka, że mimo no, bardzo dużej emisji i stopniowego zmniejszania się jego udziału tak naprawdę w samym Facebooku, jeżeli chodzi o udział w zysku, to on dalej, jeżeli chodzi o prawo głosu, stoi bardzo dobrze, ponieważ tamte uprzywilejowanie jego akurat akcji jest naprawdę na horrendalnym poziomie. Czy tutaj też można by zrobić taki model biznesowy a la Facebook, że sprzedajemy miliony akcji i dalej trzymamy całą spółkę w żelazną pięścią? Tak naprawdę są tutaj pewne wątpliwości podnoszone w doktrynie i gdzieś tam w orzecznictwie, zgodnie z którymi tak naprawdę wydaje się, że mimo, że prawnie ta granica nie jest w jakiś sposób precyzyjnie ustalona, no to, że nie powinniśmy tutaj jakoś mocno szarżować po to, żeby rzeczywiście cały czas mieć ten taki pakiet kontrolny, zupełnie pozbawiając pozostałych możliwości decydowania o spółce. Niemniej jednak taki mechanizm jest przewidziany i fajnie go stosować, a poza tymi akcjami założycielskimi, na drugiej stronie leżą nam jeszcze akcje nieme, które możemy wprowadzić. Akcje nieme polegają na tym, że z jednej strony mamy uprzywilejowanie w zakresie dywidendy, no ale coś za coś i to ta dywidenda jest rzeczywiście w większym stopniu i tutaj też możemy sobie to bardzo elastycznie kształtować, no ale taki wspólnik nie ma prawa głosu, więc jakby rzeczywiście tych mechanizmów na to, żeby gdzieś tam ktoś nie przejął nam tej spółki po prostu i wpływu na nią, jest rzeczywiście sporo. Jest jakaś możliwość konwersji pomiędzy poszczególnymi typami akcji?
na przykład z akcji niemej przejść na akcję założycielską, albo z założycielskiej na niemą, albo ze zwykłej na niemą? Możemy w trakcie funkcjonowania działalności to sobie swobodnie kształtować. Co więcej, możemy też operować takimi mechanizmami jak umorzenie tych akcji, jak kwestia tworzenia ich nie tylko już na etapie samej rejestracji spółki, ale już też w trakcie jej funkcjonowania również możemy na jakimś późniejszym etapie stworzyć takie akcje założycielskie. Co więcej, jest też taki bardzo ciekawy mechanizm polegający na tym, że jeżeli zarejestrujemy prostą spółkę akcyjną, gdzie na samym wstępie będziemy mieli wszystkie akcje założycielskie, no to każda kolejna emisja akcji będzie powodowała, że będą to akcje nieme. Proszę. Także już kończąc nasz dzisiejszy wywiad, z mojej strony ostatnie dwa zdania podsumowania będą takie. Jak widzimy, prosta spółka akcyjna wręcz opływa w opcje, w takie opcje interesujące dla radców prawnych, którzy będą mogli na wydziałach prawa czy w publikacjach o nich się rozwodzić, czy okaże się równie interesująca dla przedsiębiorców, pokaże czas. Prawdopodobnie pod koniec tego roku dostaniemy pierwszą statystykę, ilu przedsiębiorców w tym roku wybrało prostą spółkę akcyjną jako formę prowadzenia działalności gospodarczej. Ja jestem raczej sceptyczny co do powodzenia tej operacji i wydaje mi się, że nasz rząd jak zwykle nie do końca wstrzelił się w potrzeby obywatela, wychodząc rzekomo mu naprzeciw. No i teraz oddaję głos swojemu gościowi. Myślę, że zapowiedziałeś mnie na samym wstępie, że jestem fanką prostej spółki akcyjnej. To jest zdecydowanie, myślę, że za daleko postawiona teza, ale rzeczywiście uważam, że tych parę mechanizmów, które zostały wprowadzone przez ustawodawcę w tym przypadku, powodują, że warto się tą spółką zainteresować. Warto się nią zainteresować nie tylko na etapie samej już rejestracji zupełnie nowej spółki, ale też na etapie ewentualnego przekształcenia, bo nawet jeżeli mamy jednoosobową działalność gospodarczą, to jak najbardziej możliwe jest przekształcenie takiej jednoosobowej działalności gospodarczej w prostą spółkę akcyjną i może okaże się to dla Państwa całkiem atrakcyjne rozwiązanie. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wywiad. No i do usłyszenia już wkrótce w kolejnym materiale. Cześć!